Dzień dobry Państwu. 12 lipca 2023 roku. Półwysep Helski, Jurata. Dzisiaj jakimś cudem dużo spokojniej na tej ulicy tutaj, nie? Zauważyłaś? Nie ma korka, no wczoraj coś tam się działo. No, wczoraj ta ulica stała. Co tam, Łedek? Słucham, co się dzieje? Nic. Oho. Ja sama się uderzyłam. Nie, to ty nie uderzy. Nie. Czemu to smaka? Bo Klara ten wytarła miszkę. Możesz mi wycierać już wszystkimi ręcznikami, gdybyś się tego poproszę, co bo to już jest kolej. Który z kolei? No już się to ciepło. No i tak, proszę Państwa. Zaczynamy dzień. Dzisiaj ma padać, taka jest przynajmniej prognoza na później. I wymyśliliśmy, że pojedziemy sobie pociągiem do Helu. Do Helu. I później wrócimy pociągiem do Jastarni, do Juraty może. Tak, myślę, że nawet jeśli zdarzy się jakiś deszcz w tym wszystkim, to jakoś bardzo nie będziemy chyba... W ogóle nie będziemy. ...się martwić. Mhm. Ale dzisiaj po prostu zaczniemy ten dzień trochę inaczej, nie na plaży. Jutro ma być znowu słonecznie, znowu ciepło. Znaczy ciepło to jest w miarę ciepło, chociaż siedzę w bluzie, ale... Ale jutro ma być słonecznie od rana, więc jutro będziemy sobie znowu plażować. A dziś spróbujemy jakoś oszukać ten deszcz, trochę przed, trochę po, może gdzieś w międzyczasie się pokręcimy. No i co więcej? Chcesz mi powiedzieć? No nic, wczoraj jak widzieliście, to znaczy jak dzisiaj widzicie, wczoraj nie wszystkie filmy udało nam się złożyć i wgrać na kanał. Dzisiaj nadrabiamy, chyba dwa już poszły, będą jeszcze chyba jeden albo dwa. Sporo się działo, w ogóle fajny dzień wczoraj wyszedł, naprawdę bardzo. Tak. Przekonacie się, że Władek zrobił wczoraj biznes życia, kupując samolot. Aha, i jeszcze właśnie chciałam powiedzieć, bo tam były, ja może ze dwa takie komentarze, że w ogóle co to za pieniądze, czy to stało 30 zł w ogóle, wstyd na maksa. Co tam? Nie, nic, przecierałem. Że tak mało i że w ogóle co oni za to kupią. I ja chciałam tylko powiedzieć, że to są dzieci w wieku 5, 4 i 9 lat. I wydaje mi się, że 30 zł w tym wypadku to jest całkiem okej, bez przesady. No, stówę tak, ale... nie wyposażę po to, żeby poszli, wydali na te chińskie badziewia. No, żeby już ale właśnie chcę powiedzieć, że oni wydali wczoraj część pieniędzy i też nie wszyscy. I już są z jedną lub z dwiema zabawkami i dalej kasa została w portfelu, więc... Ale chcemy na jeszcze... potrzeby takich dzieci to myślę, że całkiem okej. I nawet zobaczcie, dało się w Juracie coś kupić za te pieniądze. No, a tak, właśnie, no. To nie ma tragedii, ale naprawdę. Dowiecie się co i tak dalej i dlaczego biznes życia w oddzielnym wideo, ale ja jeszcze chciałbym uspokoić tych, którzy no tak w obronie naszych dzieci wręcz występują, że za mało pieniędzy im daliśmy, że do tych 30 zł na łeb jeszcze fundujemy im gofry i lody. Więc to tak można powiedzieć, że to jest... Rozliczenie całkiem że to jest, spoko, no, no, dodatkowe dwie dychy na łeb dziennie, myślę. My się nie tłumaczymy tutaj. Nie, no ja sobie jaja robię przecież. Robimy jaja, no bo z jednej strony się mówi, że... A zresztą nie będziemy wnikać. No w każdym razie śmiesznie trochę. I tak, rzeczywiście dzieciaki wczoraj znalazły fajny jakiś tam sklepik, w którym było no raj w ogóle, szczególnie dla tych małych, bo Matylda to jest mało zainteresowana, ale... Te maluchy, jak widzą te wszystkie gniotki, piłeczki, jakieś takie, wiecie... To im się oczy świecą, to po prostu nie wiedzą, w co mają ręce najpierw ładować. No, więc wczoraj coś tam sobie kupili, dzisiaj pewnie będą dalej szukali opcji, żeby wydać pieniądze. I coś czuję, że znajdą, ale to już... No, w Helu to myślę znajdą, no, przy Fokarium przecież jest cały ciąg taki tak. Krupówkowy, nie? No. Chociaż nie, na Krupówkach to już wbrew pozorom mniej nie ma już takich. Tego jest. Znaczy tam na dole Krupówek, nie? Ale... Park Kulturowy to było dobre posunięcie, tak jak w Krakowie. No to tak. No, no to tak. To co? Myju, jakieś śniadanie i tak. Może jeszcze przed tym pociągiem tutaj się przejdziemy. Tak, jeśli dobrze... Po Juracie. Google mi podpowiada to za godzinę, trochę ponad. To jest pociąg. I te pociągi nie jeżdżą jakoś specjalnie często i dość nieregularnie, więc... Tu autobus też jeździ, widziałaś? Jeździ, ale on chyba też jeździ dosyć rzadko. Ale chyba fajniej pociągiem byłoby, nie? Myślę, że fajniej, no. No dla nich tak samo. Tak. Dobra, zbieramy się, bo nie mamy zbyt dużo czasu. No. Karmimy dzieci. Trzecia kawa, czy dwie starczą? Idę zrobić mi śniadanie i mogę zrobić ci kawę. I mi się coś chce takiego, tego soczku na przykład, tak jak wczoraj. No soczku się zachciewa. Aha, to trzeba po syf z Biedronki jechać. Który to tam był taki? A już dobra, mniejsza. Chyba go zablokowałem już.
Tak, no chyba nie, czy sam odszedł. Tak, byłoby miło, jakby tacy, co tam już tak bardzo próbują tak uczyć, żeby po prostu sami odchodzili, nie tracili czasu. No, ale... Żeby przytomnie schodzili z ringu. Dobra, kończymy. Dobra, no to nara, ciao.